Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Iliuszyn IU-28 w kodzie NATO Beagle nie był zbyt nowatorskim projektem. Okazał się jednak bardzo efektywnym bombowcem odrzutowym, zdolnym do przenoszenia broni jądrowej, a także wykonywania tradycyjnych zadań powierzonych samolotom tej klasy. Warto dodać, że był to jeden z najliczniej produkowanych samolotów bombowych na świecie. Maszyny tej klasy znajdowały się także na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Jak to się wszystko zaczęło? Aby zrozumieć sytuację, w jakiej znalazło się polskie lotnictwo wojskowe w drugiej połowie lat 40., gdy Polska stała się częścią bloku wschodniego, musimy cofnąć się do jesieni 1944 roku. Wówczas to pojawiła się koncepcja rozbudowy ludowego lotnictwa polskiego. Jeszcze podczas wojny planowano utworzyć trzy dywizje lotnicze, złożone z trzech pułków oraz zaplecza w postaci jednostek logistycznych. W sumie polskie lotnictwo miało liczyć cztery dywizje: jedną myśliwską, jedną bombową, jedną szturmową i jedną mieszaną. Polski personel dość licznie służył jedynie w czwartej mieszanej dywizji lotniczej, w skład której wchodziły pierwszy pułk lotnictwa myśliwskiego Warszawa oraz drugi pułk nocnych bombowców Kraków. Trzeci pułk lotnictwa szturmowego był w większości obsadzony przez lotników radzieckich, ale jesienią 1944 roku do pułku trafiła pierwsza grupa wyszkolonych na terenie Związku Radzieckiego polskich strzelców pokładowych, którzy zastąpili część radzieckich lotników. Do wiosny 1945 roku w oparciu o personel radziecki udało się sformować trzy dywizje, jednakże poziom ich wyszkolenia był bardzo różny. Dywizja myśliwska nadawała się do wzięcia udziału w walkach na froncie, podobnie zresztą jak dywizja latająca na samolotach szturmowych IU-2. Pewien problem stanowił poziom wyszkolenia załóg latających w dywizji bombowej wyposażonej w samoloty P2. Dowództwo Lotnictwa Ludowego Wojska Polskiego uznało, że nie ma sensu czekać na doszkolenie dywizji bombowej i do udziału w operacji berlińskiej skierowało dwie dywizje z trzech wchodzących w skład pierwszego mieszanego korpusu lotniczego. Po wojnie wciąż napotykano na poważne problemy z ukompletowaniem załóg. Szkolenie polskiego personelu latającego i technicznego przedłużało się, co wynikało choćby z całkowitego zniszczenia polskich szkół lotniczych przejętych przez Niemców, którzy uciekając przed nacierającą Armią Czerwoną niszczyli, co się dało. W tej sytuacji po wojnie zdecydowano się na zmniejszenie stanów osobowych polskich jednostek lotniczych. Po przeprowadzeniu redukcji w polskim lotnictwie pozostał tylko jeden pułk latający na samolotach P2, który tymczasowo stacjonował w okolicach Łęczycy. Stan ten trwał do początku lat 50., gdy samoloty P2 zaczęto uważać za sprzęt przestarzały. Podjęto próby zastąpienia ich w służbie liniowej nowocześniejszymi bombowcami Tupolew Tu-2, ale również to rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanych efektów. W ramach przewidzianej przyszłej wojny z Zachodem państwa bloku wschodniego miały dysponować znacznie poważniejszymi siłami, dlatego też na przełomie 1950 i 1951 roku rozpoczęto formowanie 15 Dywizji Lotnictwa Bombowego w składzie trzech pułków bombowych. Każdy z pułków miał składać się z 33 samolotów Tu-2 i trzech samolotów szkolno-bojowych 2 we wrześniu 1950 roku przeformowano siódmy samodzielny pułk lotniczy bombowców nurkujących na siódmy pułk lotnictwa bombowego. W 1951 roku sformowano dwa kolejne pułki, 33 i 35 Pułk Lotnictwa Bombowego. Zdawano sobie sprawę, że samoloty Tu-2 nie spełniają wymagań nowoczesnego pola walki i są samolotami rodem z II wojny światowej, dlatego też konieczne okazało się ich zastąpienie. Jedynym dostępnym następcą samolotów Tu-2 był odrzutowy bombowiec u28 Jesienią 1952 roku rozpoczęło się szkolenie teoretyczne personelu latającego i naziemnego. W październiku tego samego roku na lotnisku w Bydgoszczy pojawiło się pierwszych 8 lub 9 bombowców. Według niektórych źródeł dostarczono wówczas także jeden samolot szkolno-treningowy U-28. Szkolenie w powietrzu na nowych samolotach rozpoczęło się w 1953 roku. Jednocześnie do Polski zaczęły docierać kolejne dostawy samolotów tego typu. Zapadła także decyzja o przesunięciu 15 Dywizji Lotnictwa Bombowego na węzeł lotniskowy Modlin. W czasie gdy zaczęto przygotowywać się do przeniesienia, na stanie dywizji znajdowało się około 40 samolotów IU-28, jedna maszyna w wersji szkolno-treningowej, a także kilkadziesiąt bombowców z napędem tłokowym P2, UP2 i Tu-2. Najliczniejsze były P2. Dla porównania dywizja dysponowała tylko czterema Tupolewami Tu-2. Lotnisko przewidziane jako nowe miejsce postoju dywizji nie było jeszcze gotowe, więc tymczasowo lotnicy trafili na lotnisko Babice Bemowo w Warszawie. W kolejnych miesiącach do Polski trafiały kolejne Iły-28, które rozdzielano pomiędzy wszystkie trzy pułki wchodzące w skład dywizji. Pierwsza publiczna prezentacja nowych bombowców. Miała miejsce podczas lotniczej parady nad Katowicami w dniu 20 lipca 1953 roku. Rok później samoloty zostały zaprezentowane nad Lublinem. W 1955 roku na wyposażeniu polskiego lotnictwa znalazły się pierwsze samoloty Il-28R. Trzy maszyny trafiły na wyposażenie 21 pułku lotnictwa rozpoznawczego. Jednocześnie w Dęblinie rozpoczęto szkolenie personelu latającego na samolotach Il-28. Potrzeby były duże, ponieważ do Polski wciąż docierały nowe samoloty. Ostatnie samoloty w wersji bombowej dostarczono do Polski w 1957 roku. W sumie między 1952 a 1957 Polska zakupiła w Związku Radzieckim 98 samolotów tego typu w różnych wersjach. Dominowała podstawowa wersja bombowa: 16 maszyn prezentowało wariant szkolno-bojowy, a 9 maszyn było przystosowanych do prowadzenia zadań rozpoznawczych. Część polskich bombowców była przystosowana do przenoszenia broni A, czyli bomb atomowych, które Armia Czerwona zamierzała wykorzystać w charakterze tarana, który miał przełamać opór zachodnich aliantów i utorować drogę radzieckim czołgom do kanału La Manche. Polskie Iły 28 zostały przydzielone do kilku jednostek. Pierwszą z nich była wspomniana już wcześniej 15. dywizja lotnictwa bombowego, stacjonująca w Modlinie. Na jej stanie znajdowały się 64 samoloty tego typu. 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego w Sochaczewie wykorzystywał 20 Iłów 28, w tym 6 samolotów rozpoznawczych i 4 w wersji szkolno-treningowej. Samoloty Ił 28 trafiły także do 15 Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej stacjonującej w Siemirowicach. Na wyposażeniu eskadry znajdowało się 6 samolotów Ił 28. Taką samą ilość Iłów wykorzystywała eskadra szkolna w Dęblinie. Ostatnią jednostką korzystającą z Iłów 28 była 19. lotnicza eskadra holownicza, której przydzielono trzy maszyny tego typu wykorzystywane wcześniej przez 15. dywizję lotnictwa bombowego. Modlin jako garnizon dla 15. Dywizji Lotnictwa Bombowego nie sprawdził się, dlatego też we wrześniu 1957 roku część dywizji została przeniesiona do Powica. Jednocześnie przerwano szkolenie załóg w Dęblinie, a obowiązek prowadzenia doskonalenia personelu latającego spadł na poszczególne pułki. Szkolenie nowych załóg miało być prowadzone w 35. Pułku Lotnictwa Bombowego, który pozostawiono w garnizonie Modlin. W maju następnego roku pułk został rozwiązany, co wiązało się z systematycznym ubywaniem sprawnych samolotów ze służby liniowej. Maszyny te nie stanowiły szczytu możliwości technologicznych, robiły jednak ogromne wrażenie, dlatego też prezentowano je podczas pokazów lotniczych i w różnych defiladach, podczas których wykorzystywano je do prezentowania złożonych szyków powietrznych. Z ciekawszych formacji można wymienić chociażby szyk ROMP stworzony przez 16 iłów 28 podczas parady lotniczej z okazji 15-lecia. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1959 roku oraz podczas 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Prawdziwym hitem był jednak piastowski orzeł, stworzony z 35 samolotów IU-28. Formację tą zaprezentowano podczas defilady z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 roku. W latach 60. polskie jednostki latające na samolotach tego typu przechodziły kolejne przekształcenia, np. w 21 pułku, który teraz stał się pułkiem lotnictwa rozpoznania taktycznego, utworzono dwie eskadry dalekiego rozpoznania korzystające z IU-28, które następnie zostały włączone w skład 33 pułku, który stał się pułkiem lotnictwa rozpoznania operacyjnego w tym samym czasie rozformowano 15. dywizję lotnictwa bombowego. Jej miejsce zajęła 7. brygada lotnictwa bombowego, złożona z trzech eskadr bombowych i jednej eskadry rozpoznawczej. Wszystkie eskadry wyposażone były w samoloty Iu-28 i Iu-28R. Polskie IŁ-28 wielokrotnie uczestniczyły w ćwiczeniach prowadzonych z udziałem innych państw w bloku wschodniego. Podczas ćwiczeń z 1964 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku. W ramach ćwiczenia lecący nad Pragą polski bombowiec IŁ-28 z 7 Pułku Lotnictwa Bombowego miał zostać przechwycony, przez czechosłowacki myśliwiec MiG-19 PM z czechosłowackiego pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego. Niestety, nastąpiło to dokładnie w momencie, kiedy program lotu polskiej maszyny zakładał wykonanie zmiany kursu. Gwałtownie zbliżający się MiG-19 uderzył w iła od tyłu, odcinając górną część statecznika pionowego, większość lewego statecznika poziomego oraz lewe skrzydło zaraz przy gondoli silnikowej. Uszkodzony MiG-19 spadł na ziemię, grzebiąc w swoich szczątkach zasiadającego za jego sterami majora Milorosława Walaska. W polskiej maszynie zginęli nawigator, porucznik Mieczysław Mazur oraz strzelec radiotelegrafista sierżant Janusz Rutkowski. Z samolotu katapultował się natomiast pilot, porucznik Henryk Szeliga. Co ciekawe, został on po katapultowaniu ujęty przez czechosłowacką milicję i jako szpieg spadochroniarz osadzony w areszcie. Zwolniono go dopiero następnego dnia po interwencji polskich dyplomatów. Strona czechosłowacka uznała błąd swojego pilota, który nie zachował należytej ostrożności. W ramach rekompensaty przekazano Polsce jeden z bombowców Il 28 wykorzystywanych przez lotnictwo czechosłowackie. W połowie lat 60. Polska rozpoczęła proces modernizacji swojego lotnictwa rozpoznawczego. Początkowo planowano zakupić nowe samoloty w Związku Radzieckim, ale jako wlewy Jak27R okazały się niezbyt udaną maszyną i po prostu nie spełniły wymogów stawianych im przez polskie władze wojskowe. By jakoś rozwiązać ten problem zdecydowano się na zakupienie wyposażenia rozpoznawczego, które umożliwiało wykonywanie zadań rozpoznania elektronicznego i przeciwdziałania radioelektronicznego. Modernizacji poddano 10 samolotów bombowych I-28. Tak zmodyfikowane samoloty otrzymały oznaczenie I-28E i wprowadzono je na wyposażenie 33. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego. Jednocześnie ze służby liniowej ubywały kolejne maszyny, które zużywały się w coraz większym tempie. Pod koniec 1968 roku powołano siódmą brygadę lotnictwa rozpoznawczo-bombowego. Brygadę zorganizowano na bazie siódmej brygady lotnictwa bombowego i trzydziestego trzeciego pułku lotnictwa rozpoznania operacyjnego. W składzie Brygady znajdowały się dwie eskadry lotnictwa rozpoznania operacyjnego, latające na samolotach IU-28 i IU-28R, a także jedna eskadra lotnictwa bombowego, latająca na Iłach 28 i jedna eskadra lotnictwa rozpoznania i przeciwdziałania radioelektronicznego, która wykorzystywała samoloty IU-28E. Na stanie Brygady było wówczas 41 samolotów, w tym 40 iłów. 28 i 1 Iliuszyn u 14 e Na początku lat 70. ze służby ubywały kolejne samoloty. Jednocześnie dla Iłów zaczęto szukać następców. W 1973 roku Siódma Brygada została przemianowana na Siódmą Brygadę Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego. Na jej stanie było 15 Iłów 28, 10 Iłów 28E, 5 Iłów 28R i 1 Ił 14E. Do 1974 roku jednostka ta została wyznaczona do wymiany sprzętu. No i właśnie w 1974 roku na jej wyposażeniu znalazły się pierwsze samoloty suchoj Su-20. W lipcu 1976 roku. 7 Brygada stała się 7 Brygadą Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. 29 grudnia tego roku zakończono eksploatację samolotów IU-28 w tej właśnie jednostce. W 15. Samodzielnej eskadrze Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej w Siemirowicach eksploatowano nadal 3 IU-28, 3 samoloty IU-28R. Oraz jeden UIU-28. Wycofane zostały z eksploatacji w grudniu 1978 roku. Ostateczne zakończenie eksploatacji samolotów U-28 miało miejsce w 19 Lotniczej Eskadrze Holowniczej. Ostatni lot szkoleniowy miał miejsce 3 października 1979 roku. Rozpoznawcze Iły 28R świadczyły również usługi z zakresu Aerofotogrametrii na rzecz gospodarki narodowej, wykonując zdjęcia stanowiące podkłady dla prac studyjnych i projektowych, dla planowania przestrzennego, zabudowy miejskiej i przemysłowej. Pojedyncze Iły-28 służyły do celów doświadczalnych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w Instytucie Lotnictwa. Począwszy od 1960 roku przez okres około 10 lat trwały badania silników odrzutowych w locie oraz obiektów bezzałogowych i systemów odzyskowych. Z samolotu IU-28 został wykonany rekordowy skok ze spadochronem z wysokości 11 900 metrów. Skok ten wykonał 4 września 1957 roku kapitan Tadeusz Dulla z rekordowym opóźnieniem otwarcia spadochronu. Otworzył spadochron dopiero 400 metrów nad ziemią po 195 sekundach opadania. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to zachęcam do subskrybowania kanału, a także do stawiania mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy, która właśnie teraz powinna pojawić się na Waszych ekranach. Następnie przejdziecie na stronę, gdzie będziecie mogli dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na ale już jutro. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam na tej YouTubie. Cześć.